Hej, witam Was w kolejnym odcinku serii Gramy przy piwku Starbound. I dzisiaj, tak jak powiedziałem, udamy się na wszelki wypadek szukać innej planety, która by spełniała nasze wymagania. Czy byłaby to Alfirk Sigma? No jedynka nie. Ale dwójka już tak. I tu właśnie lecimy. Pomiędzy odcinkami sprzedałem całe mnóstwo gratów, co ciekawsze sobie zostawiłem. Oprócz tego zakupiłem 10 puszek żarcia oraz 1000 paliwa. Żeby w razie czego, no jak zginę, żeby pieniądze się nie zmarnowały. Ale prawdopodobnie i tak jeszcze sporo zostanie, no. I widzę, że teraz kliknąłem tam gdzieś i dwaj za mną łażą, więc prawdopodobnie można dwójkę zrekrutować, żeby łazili. Może można więcej, nie wiem, nie znam się. Ten, nie wiem co to za elozion. Ktoś tu się kocha, nie wiem. Nie, no nie ogarniam jeszcze trochę. Jestem ciekaw, jak ten statek by... Nie chcę go zabudowywać, dopóki nie wiem, w którą stronę on się rozbuduje. Czy w górę, w dół, dalej do tyłu. Czy to będzie taki pociąg, czy to będzie... No wiecie, rozumiecie. Mam już licencję na lepszy statek, ale potrzebuję upgrade module tych modułów. No mam cały jeden, potrzebuję 4, więc no to jeszcze potrwa. Bujamy się w dół. Mogę się najpierw podleczyć, ale zrobię to teraz najwyżej. Alfirk Sigma. No mamy noc. Zobaczmy, co tu jest. Są kraby, te wybuchowe. Więc tak jakby kojarzę tą formę życia. Precz! Kurde, to takie mocne jest. No tego to ja nie pamiętałem. Jest też ptaszor. Dobra, ptaszor to akurat był. Dobra, udało się to, ten problem akurat rozwiązać. Więc zobaczmy. No serio, Ślimol. Zobaczmy, co jeszcze jest na tej wyspie, zanim... Aha, nic nie ma. No dobra, no to co, podleczmy się i hop. Z ciekawszych rzeczy zostawiłem sobie jeszcze ten czakram. Czymkolwiek czakram jest. Znaczy to taka broń do rzucania. Ciekawe, mocna? Trudno powiedzieć. No, na wszelki wypadek sobie zostawię. Dobra, hop. O, moment. Jestem głodny. Upiekłem sobie też dużo grzybów. Liczyłem, że one całkiem nieźle... można nakarmić się nimi, ale widzę, że jest trochę biednie. Dobra, ale jesteśmy najedzeni, no to hop. Zobaczmy, co jest w głębinach. Może się trafi akurat, że będzie wieś jakaś tutaj. Ej, spadaj! Odczep się. Dobrze. Bardzo dobrze. Ryba się odczepiła ode mnie. Idziemy dalej. Są jakieś ruiny. Można by tutaj na przykład zrobić boom. Pozbierać trochę tych pikseli. Ale no wiele to tu nie ma. Ale pasek jest już prawie pełny, więc tak naprawdę... No i jeden większy artefakt, albo kilka mniejszych i już będzie. Nie wiem, czy szybciej jest chyba iść pod nie. Mam nadzieję, że znajdę dość szybko. O, coś tu jest! Nie! Zamknij, dobrze. Co to jest? Cześć.
O, trafiłem na jakąś ich siedzibę kozacką. To skanuje wszystko, co się da. Ale ktoś tu zalał. Dlaczego? Kto tu zalał? Aha, bo tu po prostu tak sobie można wejść. Tam widzę, mogę zeskanować coś. A widzę, że tu domyślnie tej wody nie ma. To coś nie poszło. No ale nieważne. Wszystko... Aha, bo tu bym nie mógł tu wyskoczyć. Aha, dobre. Dobra, it's all useful. Dobra. Którędy tu przecieka? Tędy. Tam coś jest, tu coś jest. Dobra. Jak tu dotrzeć tam, no? A, tu zapomniałem, że tu mogę się, zabić. Dobra, to pójdziemy jakoś... Aha, tu nie pójdę. Hop, 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 hop. Jak ja tam mam wejść? Może... Tędy nie mogę, nie? Tu jest ściana. Dobra, płyniemy ostro. To tu nie ma wejścia po prostu? No dobra, może i nie ma. To poskanujemy co innego. Dobrze wiedzieć, że tu jest jakaś wioska tych... Hajotlów, czy jak ich tam zwać. Nice. Winda! Jaka czadowa. Muzyka się zmieniła, już myślałem, że mają mi coś za złe. Dobra. To sobie poskanuję. Tu jakiś sklep jest i w ogóle czad. Nie, ja bym chciał coś pohandlować może. Można? Moleman. Jest, udało się. Ale tu jest kozacko. Ja bym tu postawił może nawet... I co? Aha, i tu się wychodzi. Jest czadowe. Nice. Wypompowali całą wodę już. No to kozacko, dobra. Ale to ja się stąd zbieram w takim razie. Dobra, wypierdzielamy stąd. Hops, 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 hops. No i co? I nie mogę wypłynąć, bo wyspa. A na wyspie mnóstwo cholerstwa, serio? Jeps, jeps. No dobra, i co? Jeps. Dobra. Precz. Dobra, muszę się hilnąć. No i teraz mam problem, bo... Bo
bo odcinek jest za krótki, żeby go skończyć, a jednak trochę za długi, żeby teraz iść na bossa tych Hayotli. Zresztą tak... Szczerze powiedziawszy, nie czuję się dość mocny, żeby iść na bossa, ale... No co zrobić? O kurde, a was tu najebało. Dobra. No ale nic, skoczmy do statku, tak żebyśmy... Skoczmy do Ester, ogarnijmy to wszystko, zacznijmy od tego, dobra. The Ark. O! War Trophy. Okej. No to zaraz. Ewentualnie. Siema. Grand Pagoda Library. Jej! Dobra, i mam misję na bossa Hayotli. No to jest... Będę miał drugi klucz. Czyli jednak ta gra jest dość schematyczna. No dobrze. Bo spróbujemy to... tego trio. Mam nadzieję, że nie zgubię, Bóg wie ile tych itemków. No dawaj! Trzech gladiatorów, każdy inaczej walczy. Ej, ale to tak na serio? Takie obrażenia to na serio? Ej, no panowie, bez przesadyzmu. Ła! Oj, po chuju. No nie, to nie tędy droga, widzę. Ale było, no powiedzmy, że blisko. Dobra, find the artifact, tak? Missions. No mam Grand Pagoda Library. No ale nie, jeszcze nie. Zobaczmy, czy ja mam coś wartościowego. No kurwa, trochę mam. Jestem idiotą, jakbym to stracił, to by był przypał jak diabli. Titanium barów mam sporo. Silver jest. Copper też trochę. Jeśli chodzi o bary, to by było na tyle. No i dobre. A teraz tak, co na zielono? Na zielono mam to. To. Nie, to nie jest zielone. Dobra, ale to jest niebieskie. Mam 6 diamentów. Ciekawe, czy mogę wykraftować jakoś te coś. Bujnijmy się na wonton. Przynieśmy tu jeden z tych Inventor's Table, czy jak to się tam zwie. O to. W sumie to mogłem to lepsze, ale niech już będzie. Beam to ship. Stawimy sobie to draństwo tutaj. A, to mogę sobie otworzyć. Co tu jest? Manipulator module. Spoko. No, postawmy sobie to... O, tu. No, elo, co my tu mamy?
Czego nie mogę, bo Campfire, Timber, dobra, a czego nie mogę upgrade'a? Aha, tu... Dobra. Się skończy na tym, że tu po prostu postawię ognisko. No ale dobra, na początek może być. Co ja mam ważnego, co powinienem zostawić? Kurwa, wszystko. No ale nic, dobra. Ten odcinek będzie krótszy, bo w przyszłym idziemy na misję. Także w tym odcinku to było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie, cześć!